Z tej strony Agnieszka Kubus-Zawojska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia dla Ciebie i zapraszam do rozmowy o Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Serdecznie wszystkich ściskam i pozdrawiam. Dawiusz Larka, multimedalistka. No, ostatnie osiągnięcie to srebrny medal na Igrzyskach w Tokio w czwórce podwójnej kobiet. Na początek ogromne gratulacje od całej redakcji Radia dla Ciebie i od naszych słuchaczy. Dziękujemy za te chwile wzruszeń. Jesteś już tydzień w Warszawie. Czy u Ciebie te emocje już opadły? Widzę, łezka się zakręciła. Bardzo dziękuję za gratulacje. Jest to naprawdę, naprawdę miłe. Mnie niezwykle cieszy to, że mam wrażenie, że nie zrobiłyśmy prezentu tylko sobie, ale wszystkim ludziom. I to jest właśnie chyba najfajniejsze, jak mamy z kim dzielić tą radość. No właśnie, o czym myślałaś podczas startu i tuż przed? Tuż przed było tak, były złe warunki pogodowe, nie miałyśmy do końca korzystnego toru i trochę się tego obawiałam, nie ukrywam, ale mówię sobie, nie, musimy zdobyć medal, nie interesuje mnie skąd wieje wiatr, musimy zrobić medal, nie skupiam się na tym, na co nie mam wpływu. I tak podeszłam do tego wyścigu, a podczas wyścigu to miałyśmy plan mocno wystartować. Niestety, że tak powiem, rywalki zweryfikowały to, że wystartowałyśmy mocno, ale nadal to nie było wystarczające, bo dużo osad było przed nami, my na czwartym miejscu i jak po tysiącu się obróciłam, zobaczyłam, że jesteśmy czwarty, to mówię, no teraz albo nigdy, po prostu trzeba zaryzykować i coś zrobić i po prostu ruszyłyśmy ten drugi tysiąc szybciej. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Później jak wróciłam do Polski, to był szampan i nie tylko. Był szampan i nie tylko, ale ty podczas tego startu krzyczałaś w ogóle do dziewczyn. Tak. Ty jesteś na końcu łodzi. Dokładnie, mocno więcej widzę. Mam większe pole widzenia i zobaczyłam, że jesteśmy czwarte i zbliżamy się do Holenderek, które jeszcze wtedy były trzecie w tym wyścigu i krzyknęłam brąz, brąz, Holenderki. No i wszystkie na te hasło zmobilizowało, co to dużo mówić. Ruszyłyśmy i nagle widzę, że doganiamy Niemki i krzyknęłam srebro i wtedy myśmy jeszcze więcej dołożyły, one zaczęły się gubić przez to, bo zobaczyły, że my je naprawdę przechodzimy, złapały takiego, u nas się to mówi w slangu wioślarskim, raka, czyli jak wiosło za bardzo pójdzie pod wodę, to jest błąd techniczny, ale rozmawiałam z ich trenerem, który kiedyś był naszym, i śmiał się, że to troszkę przez nas, bo przy dużym zmęczeniu one się po prostu pogubiły, więc nie uważam, że my miałyśmy po prostu szczęście, tylko my wyszarpałyśmy to srebro. Byłyście lepsze. Tak. Szczęście sprzyja lepszym. Tak jest. No właśnie, ja bym chciała jeszcze zapytać o dziewczyny. No bo tak, to są cztery kobiety. Tak. Właśnie, ja już widzę po tej minie. Spędzacie bardzo dużo czasu ze sobą. To są treningi, przygotowania, potem starty. Spędzacie razem wakacje, weekendy, święta, czy nie? Odcinacie się od siebie i mówicie, odpoczywamy teraz. Jesteśmy taką ekipą, która rzeczywiście współpracuje w tej łódce, ale też poza nią. Zawsze na zgrupowaniach pójdziemy na wspólną kolację, czy pizzę po jakimś ciężkim treningu, więc jest to fajne, bo jesteśmy też koleżankami poza łódką i dzięki temu myślę, że ta łódka też szybciej pływa. Ale oczywiście też są takie dni, gdzie każda z nas chce pobyć sama i myślę, że to normalne, jak w każdym związku, w każdej pracy i tak dalej. Na wszystko musimy znaleźć czas. Myślę, że w życiu najważniejszy jest balans i ja tą zasadę stosuję. Też spędzam czas z mężem, ale też potrzebuję czasu sama. Spędzam czas z dziewczynami, trenując, świetnie się bawiąc, ale też lubię pójść na spacer sama ze swoimi myślami. A zrobiłyście sobie taki dzień dziecka? Po tym zwycięstwie, po tym srebrnym medalu? Dzień dziecka to znaczy? No, jakieś fajne jedzenie, impreza. To tak. Marysia miała urodziny po starcie i no, wypiłyśmy wspólnie wino, nie ma co tutaj. Trzeba wiedzieć kiedy, gdzie i ile. Myślę, że nawet sportowiec musi wznieść toast tylko po prostu po starcie, a nie przed. I myślę, że fajnie spędziłyśmy czas. Później tutaj ja w Warszawie miałam imprezę w domu. I jeżeli chodzi o Dzień Dziecka, to ja jestem taką osobą, która zawsze po jakimś osiągnięciu musi zrobić sobie prezent, ale się śmiałam do męża dzisiaj, że jestem tak zabiegana, że nawet nie mam czasu wejść do internetu i poglądać, jaką torebkę chcę sobie kupić. Aha, no to może dzisiaj się znajdzie ten czas. Tak, bo jadę na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski do Poznania i w samochodzie on będzie kierował, a ja sobie poszukam. Będziesz skrolowała. Tak. No właśnie, ja od razu Ciebie zapytam o te najbliższe miesiące. Przed nami też Mistrzostwa Świata. Jakie są Twoje plany?
Chciałabym wystartować z mężem właśnie w wioślarstwie morskim, to jest totalnie co innego, ale świetnie dogadujemy się w domu, jestem ciekawa, jak będziemy się dogadywać razem na łódce, będzie to dla mnie nowe doświadczenie, jest to dyscyplina nieolimpijska, ale uważam, że bardzo widowiskowa i ciekawa, bo to jest morze, tam dużo się dzieje, mój mąż w tym jest mistrzem Europy też jako pierwszy zawodnik Polski z zeszłego roku i chcemy mieć takie nowe wspólne doświadczenie, poza tym myślę, że rodzinny medal by też dla mnie dużo znaczył. A zaczęliście już przygotowania? Ogólnie fizyczne tak, ale na łódce morskiej jeszcze razem nie siedzieliśmy, ale mamy zamiar pojechać po prostu wcześniej. To kto w tej parze jest takim wulkanem energii? Myślę, że ja jestem wulkanem energii, Maciek jest taką bardziej oazą spokoju, ale to wszystko się wyrównuje. Taka śmieszna sytuacja była przed wyjazdem do Tokio, bo ja, no to są duże emocje, duże napięcie, duży stres. Biegałam po domu, czy wszystko spakowałam, czy mam wszystko, plus trening. To naprawdę też obciążenie fizyczne wpływa na tą psychikę. I no nie ukrywam, jak taka typowa kobieta zaczęłam krzyczeć, Maciek, gdzie jest to, szukam tego. On, taka oaza spokoju, mówi, Aga, ty krzycz ile chcesz, wariuj w tym domu, ja ci na wszystko pozwalam, ale wracasz w sierpniu i jest rygor, nie? Więc on jest bardzo wyrozumiały i fajnie. A macie czas na wspólne wakacje? Na razie o nich nie myślimy, jedyne co planujemy, na Sycylii nasza znajoma będzie brała ślub i mamy zaplanowane 4 dni na Sycylii, później te Mistrzostwa Świata w Portugalii. Ja bym chciała bardzo w zimę pojechać do Nowego Jorku, jeżeli będzie taka możliwość, bo wiadomo jak teraz to wygląda i po prostu zobaczyć choinkę nowojorską, bo po prostu taki mam, taka to na mojej bucket list chciałabym odhaczyć. Ja jeszcze wrócę do tych medali, ja tak sobie pozwolę... Tak, oczywiście, śmiało. Dotknąć. Bardzo ciężkie. Tak. Czasami ciążą? Najbardziej nie ciąży to sam ciężar tego medalu, tylko myślę, że bagaż doświadczeń, bólu, łez i radości, jakim jest właśnie za tym medalem, bo to było 5 lat. No i właśnie. To był naprawdę ciężki rok dla mnie, dlatego ten medal mnie niezwykle ucieszył, bo po przekroczeniu linii mety była taka ulga, jest. Zrobiłyśmy to, udało się. Po raz kolejny ja sobie udowodniłam, jaka jestem silna, nie fizycznie, ale również psychicznie. No właśnie, ja chciałabym trochę dłużej o tym porozmawiać. Mhm, rozmawiałam śmiało. Kilka dni temu z twoją menadżerką, która powiedziała, że jest olbrzymie po prostu tak dumna z ciebie, że ty w ogóle nie zrezygnowałaś, nie poddałaś się, że kilka miesięcy temu to wszystko chciałaś rzucić, tak. Powiedziałaś, że nie dasz rady. Wspomniałaś rzeczywiście bardzo trudny rok, tak. Pandemia, u ciebie też COVID, ale tak. Też psychika. Czy taki sportowiec jak ty, z takimi medalami, osiągnięciami, mierzy się z depresją? Trochę się boję o tym mówić, bo nie chciałabym, żeby ktoś pomyślał, że teraz chcę to jakoś osiągnięcie pokazać, że no wiesz o co mi chodzi. Ludzie są różni, różnie to odbierają, ale z drugiej strony myślę, że trzeba mówić też o złych rzeczach, bo one prowadzą do dobrych rzeczy. I tak nie ukrywam, 3 miesiące temu na zgrupowaniu w Bałczu przed Pucharem Świata zadzwoniłam do męża, powiedziałam, że jeżeli on nie proste to było, jeżeli ty nie przyjedziesz, to ja wyjadę ze zgrupowania. Jak wspomniałam, on jest fantastyczną osobą i nie, następnego dnia z rana był już u mnie na zgrupowaniu. Musieliśmy mieć zgodę dyrektora sportowego, bo wtedy nie wszyscy mogli wjechać do Centralnego Ośrodka Sportu, ale oczywiście też powiedział, że jeżeli jest taka potrzeba, to tak. No i nie ukrywam, że po prostu na zgrupowaniu musiałam korzystać tutaj z porad specjalisty. I z drugiej strony nie wstydzę się o tym mówić, bo myślę, że każdy ma jakieś problemy i jak rozmawiałam z ludźmi, to zauważyłam, że to nie jest wstyd, że mamy gorsze chwile, że dużo ludzi takie coś przeszło i nawet fajnie, bo siebie można nawzajem wspierać, ale tak, owszem, kiedyś myślałam, że depresja to po prostu gorszy czas w naszym życiu, ale teraz wiem, że to nie do końca tak jest. Czyli twój mąż jest takim lekiem na całe zło. Tak, na pewno lekiem na całe zło, ale nie ukrywam, że też 3 miesiące przed igrzyskami spotkałam bardzo dobre dusze. Panią psycholog, która pracuje ze mną indywidualnie, Magdalena Fliskuc, i ona tak naprawdę mi była potrzebna, bo mamy psychologa w kadrze, ale ja potrzebowałam osoby z zewnątrz. Po prostu wzbudza to moje większe zaufanie. Chciałam indywidualnie móc jej o wszystkim powiedzieć i tak naprawdę ona mnie napędziła do tego startu. Zawsze jak mówię, ja nie wiem, ja nie mam chyba siły. Ona mówi, Aga, jak nie masz siły, to zawsze masz te 30% gdzieś. I to była taka myśl przewodnia też tego mojego wyścigu, że po tym pierwszym 1000, jak byliśmy 4, mówię, kurczę, Aga, 30% włączamy to.
Czyli co, trudniejsze było jednak w tym roku przygotowanie psychiczne niż fizyczne? Myślę, że tak, bo uważam, że ciało może tak wiele, jak pozwoli na to nasza głowa. Owszem, potrzebne, bez niczego, jak weźmiemy osobę, że tak powiem, z ulicy i powiemy, jedź na igrzyska, startuj, bo głowa tylko ma znaczenie, a ty masz mocny. Nie, to musi być połączone, ale jeżeli nasza głowa nie będzie współpracować z naszym ciałem, to nie będzie dobrze. I na przykład jak jechałyśmy na Puchar Świata do Lucerny, mi się wydawało, że wszystko jest okej, ale ja tam nie do końca byłam sobą. Nawet miałam wrażenie, że moje ciało nie współgra z moimi myślami, bo ja chciałam koniecznie dobrze popłynąć, ale nie byłam pewna tych swoich słów, tych swoich haseł w torze. A w Tokio byłam, dziewczyny też mówiły, kurde Aga, jak ty to mocno mówisz, bo ja byłam pewna tego, co mówię. I potrzebowałam czasu, potrzebowałam pracy, żeby po prostu wrócić do tego, ale nie ukryłam, że w Tokio startowałam na lekach. To też dziękuję, że o tym mówisz, bo to na pewno nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Ale tak jak powiedziałaś, jest to bardzo ważne. Nie jest łatwe i też dużo osób to rozumie, ale też dużo osób tego nie rozumie. I chyba po prostu mam dobrych ludzi dookoła siebie. Mam wrażenie, że rzeczywiście taka zasada, że co dajesz, to do ciebie wraca, to tak jest. Dlatego staram się zawsze do każdego podchodzić z uśmiechem. I dużo osób w to nie uwierzy też, bo ja jestem bardzo pozytywną i otwartą osobą i mówię o takich rzeczach, ale no, nie ukrywam, że czasem musiałam grać i nie pokazywać tego wszystkiego. Szłam na stołówkę w Wałczu i wszyscy ludzie mnie wkurzali, musiałam usiąść sama. Jedyne co, to z mojej osady Maria mi bardzo pomogła i ona, no zawdzięczam jej wiele, również ten, znaczy wszystkim dziewczynom ten medal, ale ona rozumie też tą drugą stronę medalu. Biorąc pod uwagę to, co mówisz, chciałabym, żebyś teraz na chwilę sobie wyobraziła, że z tym całym swoim bagażem doświadczeń siadasz przed młodymi adeptkami wioślarstwa. Mhm. I co ty im wtedy mówisz? Że potrzebna jest cierpliwość, że nie można się zniechęcać, ale przede wszystkim, co im mówię, że mają się tym bawić. Nie każdy będzie mistrzem, ale to, jaką my zabawę z tego będziemy mieli, jaką radość z tego weźmiemy, to jest nasze. Nie mogę obiecać, że każdy pojedzie na igrzyska, nie mogę obiecać, że jak będziesz mocno trenować, zdobędziesz medal, ale mogę obiecać, że sport wiele uczy, można spotkać tam męża, bo ja sport dał mi też mojego męża, ale można z tego czerpać wielką radość i myślę, że to jest najważniejsze, że tak trochę nasza rozmowa potoczyła się w takim smutnym kierunku, ale myślę, że też pomimo tego smutku naprawdę było bardzo wiele radości i to też pamiętam. Żadnej byś nie odradzała? Nie, żadnej bym nie odradzała. Uważam, że wszystko nas czegoś uczy i właśnie Magda, moja psycholog, mi powiedziała, traktuj to jako rozwój. I ja tak zaczęłam to, do tego podchodzić i było łatwiej. Było łatwiej, no tak, właśnie. Kwestia podejścia. A ja jeszcze chciałabym zapytać o te młode wioślarki. W jakich warunkach one w Warszawie trenują? Wspominałaś o tym, że nie są to ja godne warunki. Ja powiem tak, jak pierwszy raz poszłam do swojego obecnego klubu, co już jest lepiej, bo się przeniosłam tutaj z klubu na Pradze na AWF, popłakałam się i zadzwoniłam do taty, tato, ja nie dam rady. A mój tata mi powiedział, Aga, w trudnych warunkach hartowała się stal. No i ja tak się wyhartowałam w trudnych warunkach, więc generalnie jestem osobą, co nie narzeka, ale chciałabym, żeby inni mieli lepiej. Czemu mają mieć tak źle jak ja? Da się, bo jak wszyscy mówią, że okej, ale da się. Da się, ale po co, jeżeli może być lepiej? Więc fajnie by było, gdyby też ta infrastruktura wioślarska była bardziej zadbana. Oczywiście Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ma piękną siedzibę, ale też są jeszcze inne kluby, więc jeżeli ktoś by chciał z nami współpracować, to zapraszam. No właśnie, u ciebie to nie był przypadek, że akurat wioślarstwo już nie. W wieku 12 lat. 14 chyba. No właśnie. Pierwszy medal 14. Opowiedz, jak to wszystko się zaczęło. Startowałam tutaj w warszawskich biegach dzielnicowych w Parku Skarszewskim i całkiem nieźle mi poszło, ale nie wygrałam. I zaprosił mnie trener z klasy sportowej, żebym przeniosła się do szkoły o profilu sportowym, a tam miałam do wyboru dwie klasy, wioślarską lub żeglarską, ale też moi rodzice trenowali. Oni nie od początku mnie namawiali do sportu, ale jak już był wybór, to mówili, no żadne żeglarstwo, wioślarstwo. I
I właśnie poszłam za tym ciosem. Rodzice bardzo mocno mnie wspierali, nawet siostra kiedyś mówiła, że tata trochę presję wywiera na tobie, bo on musiał ze względów osobistych skończyć swoją przygodę i ja przejęłam, że tak powiem, tą pałeczkę, ale uważam, że dzięki temu, nie dość, że byłam silniejsza, to z drugiej strony jestem tu, gdzie jestem. No też będąc zawodniczką musimy liczyć się z presją. Miałam ją może troszkę od dziecięcych lat, ale myślę, że to było potrzebne. Samych wioślarzy masz wokół siebie. Mąż, rodzice? Tak, siostra nie chciała trenować, ale ona, że tak powiem, w innej dziedzinie się sprawdza, że jeżeli się pochwalę, to wygrała konkurs kiedyś na prezesa ZUS całej Polski. Oczywiście później dalej go nie przeszła, ale test teoretyczny wygrała z całej Polski, więc ona trochę w innej branży jest, ale ona też startowała kiedyś na Wiśle tutaj na zawodach i szłam z rodzicami oglądając ten wyścig. I Paweł Berek, trener Kajetana Bronieckiego, czyli medalisty z Barcelony, mówi, ona będzie trenować, a ja się tak mówię, nie będę, takie rozkapryszone dziecko. No i jednak miał rację, a siostra do tej pory się mnie pyta, Aga, co ty widzisz w patrzeniu na plecy koleżanki? Ona bardzo docenia te medale i bardzo się cieszy, ale tak żartobliwie zawsze mówi, co ty w tym widzisz? Obserwuję cię w mediach społecznościowych, prężnie działaś, z ogromną, takim podziwem obserwuję te twoje filmiki, zdjęcia. Tak naprawdę ostatnio nawet wyczaiłam, że zbierałaś w Tokio, to były, co ty zabierasz? To były takie, dzisiaj co prawda mam warszawski, bo byłam w urzędzie miasta i dostałam, bardzo się cieszę, bo uwielbiam Warszawę, ale to są takie przypinki, piny i jest taka tradycja olimpijska, w Rio też to było, że wymieniamy się pomiędzy krajami, a w Tokio nie ukrywam, że wpadłam w nałóg wręcz, miałam wrażenie, że w pewnym momencie mam coś takiego, że jak widzę najpierw smycz z pinami, a później dopiero człowieka. I tak mówię, Aga, najpierw ludzie, później ten. I po prostu no, wpadłam w nauk, mam około 80 pinów z Tokio, z Rio myślę, że mam dużo mniej. I sama muszę przeliczyć i poglądać to. Myślę, że to jest fajna tradycja i pamiątka. Może wystawię to na jakąś aukcję, nie zastanawiałam się, co z tym zrobię, ale to mnie też dużo kosztowało. Media społecznościowe mają też taką ciemną stronę. Jest masa fejkowych kont. Czy ty spotykasz się z hejtem? Bardzo małym i w sumie to mnie cieszy, z bardzo małym. Oczywiście zawsze będzie ktoś, komu nie dogodzimy, ale z drugiej strony, no, czy skupiać się na tym, mam rodzinę, męża, fajnych kibiców i co ja, jeżeli ktoś ma fejkowe konto, to nie ma tyle odwagi, żeby ze mną porozmawiać, więc. Za chwilę zakończenie igrzysk, w niedzielę kończą się igrzyska. Czy ty podglądasz start naszych zawodników, kibicujesz komuś? Tak, podglądam, oglądałam, choć dzisiaj nie ukrywam, że dużo się dzieje, będę jechać na Mistrzostwa Polski, więc może w samochodzie odpalę telefon, bo wiem, że dzisiaj też sztafeta niedługo biegnie. W miarę możliwości kibicuję, oglądałam mecz siatkarzy, walkę Tadeusza Michalika. Tego dnia był jeszcze rzut młotem, więc te starty oglądałam w domu, na rzutniku i naprawdę fantastycznie. To jeszcze na koniec muszę koniecznie zapytać o Warszawę. Kochasz Warszawę? Jakie jest twoje ulubione miejsce na kawę? Gdzie lubisz chodzić? Kurczę, Warszawa ma bardzo dużo miejsc na kawę. Ja kocham Warszawę i mam nawet tu syrenkę. Proszę bardzo. Urodziłam się w Warszawie i bardzo lubię to miasto. Ulubione miejsce na kawę, niech się zastanowię, chyba Filtry, tam bardzo dobra kawa jest. Ale jest bardzo dużo dobrych kawiarni w Warszawie, więc naprawdę ciężko wybrać jedną. To mi tak teraz przyszło na myśl, ale jest bardzo dużo fajnych miejsc. Bardzo dużo fajnych miejsc. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. W Radiu dla Ciebie gościem była Agnieszka Kobus-Zawojska. Już trzymamy kciuki za kolejne starty, za Mistrzostwa Świata. No i oczywiście tych kaw w Warszawie też tak. Życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.